Czułem, że chcę po prostu zniknąć. Chciałem umrzeć. Umrzeć, ale przeżyć jeszcze najlepsze lata. Byłem szczęśliwym człowiekiem. Zawsze. Zawsze wierzyłem w siebie, zawsze mówiłem do przodu, w swoim się. A wszyscy, nawet jak Wojtka Goli zadzwonił do Bogdana, prosiłem, żeby mnie nie oszukali. Zobaczcie, Adbaster, wszyscy się biją, a mi powiedzieli, że zwariowałem. Dobra, jeżeli naprawdę zwariowałem, jeżeli mam tą depresję, to dlaczego mi tego psycholog nie sprawdził? Dlaczego mnie tak skatowano? Dlaczego mi nikt nie pomógł? Depresja to zabójcza choroba. Ja przeżyłem depresję. Czy jeszcze nie wiem, czy do końca przeżyję. Chodzi o to, że po walce z Adbasterem, kiedy zostałem totalnie wygwizdany, czułem się zawsze bardzo pewny siebie. Miałem swoją grupę Bad Boys i w ogóle. Czułem się taki pewny siebie, że ze wszystkim dam radę. I poszedłem wtedy do szatni. Zostałem całkowicie sam. Mnie się wiewiór pokazał. Ale miałem taką myśl, że chcę to wszystko skończyć. Chciałem sobie wtedy podciąć żyłę. Nie wiem, co mi przyszło do głowy. Po prostu poczułem, że to nie jest mój świat. Że się chyba albo ja pogubiłem, że jestem chory i mam depresję, albo po prostu ludzie wkoło nie widzą, że Adbuster był na legalnych środkach, że mogłem mu karę skręcić. Czułem się strasznie i wtedy napisała do mnie moja dziewczyna, Niki. Powiedziała, że mnie kocha. Że mnie kocha. Kocha mnie na życie. Więc nie zrobiłem tego. Później zacząłem jeździć po Polsce, rozdawać pieniądze. Szykowałem się na to, żeby po prostu zniknąć. Wszyscy o tym wiedzieli, znajomy mówiłem. Rozdawałem pieniądze, wszystkie swoje firmy, zamknąłem wszystko. Czułem, że chcę po prostu zniknąć. Chciałem umrzeć. Umrzeć, ale przeżyć jeszcze najlepsze lata. I słuchajcie, i cały czas przy tym była moja dziewczyna. Cały czas była i mówiła: Dawid, będzie dobrze, pamiętaj, że cię kocham. Wszystko będzie zajebiście. Powiedz, kawanie, czy Dawid Ozdoba wróci do fame, czy to już zamknięty rozdział? Pozdrów pan. Nie zamykam niczego, nie? Ale wiedziałem, że Dawid wyzdrowiał i ogólnie pisał do mnie też, więc Ozdóbka wrócił do formy. I wraca do formy. I fizycznej, a wrócił do formy psychicznej, tak więc zajebiście. Już nie ma tych... Ja w ogóle może nawet kiedyś się przejadę do niego, czy coś. Może zrobię jakiś materiał, bo to jednak jest kurwa nasz... To jest zawodnik z pierwszych To był pierwszy w ogóle zadymiarz.